Pora na audycję samorządową z ratusza. Pan Czesław Frankiewicz, prezydent miasta Suwałki, jest moim oraz państwa gościem. Panie prezydencie, dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Rady 5. Rozmowę zacznijmy od kwestii roku Andrzeja Strumiły w województwie podlaskim. Czy znamy już kalendarz działań związanych z jego obchodami? Jest propozycja takiego kalendarza działań. Cieszymy się bardzo, że władze województwa podlaskiego przyjęły właśnie ten rok 2017 jako rok twórczości tego wybitnego artysty, pana Andrzeja Strumiły. Cieszymy się z tego, że to jest nasz artysta tutaj funkcjonujący na Suwalszczyźnie, że to jest honorowy obywatel naszego miasta i oczywiście zauważyliśmy w kalendarzu tą datę właśnie 23 października 2017 roku, kiedy pan Andrzej skończy 90 lat, no i nie uszło to naszej uwadze, stąd przygotowaliśmy szereg różnych działań, gdzie chcemy pokazać tą wybitną postać, bardzo zasłużoną dla kultury, nie tylko tutaj Suwałk, Suwalszczyzny, regionu i Polski, ale głównie dla kultury, również dla kultury Polski i chcielibyśmy właśnie, żeby pana Andrzeja jeszcze poeksploatować w dobrym sensie tego słowa i chcemy właśnie przedstawić działalność pana Andrzeja poprzez różne wystawy, plenery, różne spotkania i ten kalendarz działań jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, bardzo, bardzo rozbudowany. W poniedziałek inauguracja roku pana Andrzeja Strumiły nastąpi w Operze Filharmonii Podlaskiej. To jest 27 lutego. Za miesiąc, troszeczkę więcej, 2 kwietnia, taka odbędzie się miejska inauguracja obchodów roku pana profesora. W Suwalskim Ośrodku Kultury z wystawą taką plenerową jego prac przed SOK-iem. Oczywiście będzie promocja książek, ostatnich książek Syberia. Chyba już jest wydana książka. Natomiast dom Maćkowa Ruda w trakcie. No, chcemy właśnie pokazać tego ostatnie prace. Oczywiście, jak zawsze, każdego roku latem odbywa się plener rzeźbiarski. W tym roku chcemy taki plener zorganizować, tylko on odbędzie się zgodnie z ustaleniami w miesiącu wrześniu. Chcielibyśmy, żeby był zorganizowany również plener malarski na Wigrach w klasztorze. Zobaczymy, czy to wejdzie. Oczywiście tutaj włączymy się bardzo intensywnie za pośrednictwem naszych instytucji kultury, bo i Suwalski Ośrodek Kultury, i Muzeum Okręgowe, i Biblioteka Publiczna, ale również te działania będą realizowane nie tylko tutaj w Suwałkach, ale także na terenie i całego województwa, i poza województwem. Między innymi psalmy, wystawa psalmy pana Andrzeja Strumiły będzie prezentowana w Wilnie, ale również i w Ciechanowcu będą prezentowane prace pana profesora. Także w różnych miejscach na terenie województwa będą określone działania kulturalne realizowane. Chcemy zakończyć, a może nie zakończyć, tylko zorganizować takie doniosłe wydarzenie 21 października, czyli na 2 dni przed urodzinami pana Andrzeja. W Suwalskim Ośrodku Kultury chcemy zorganizować taki benefis. Takie podsumowanie, zobaczymy jak to dla nas wyjdzie, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby jeszcze dodatkowo uhonorować i docenić tego wybitnego artystę, ambasadora kultury, tak jak powiedziałem, nie tylko Suwałki i Suwalszczyzny. Panu Andrzejowi oczywiście życzymy dużo, dużo zdrowia. No to zdrowie jest potrzebne, no bo trzyma się dzielnie, odwiedziliśmy pana Andrzeja, serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha Radia 5, ale naprawdę to jest tytan pracy, człowiek, który cały czas tworzy, aż po prostu bardzo podziwiamy. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej ponownie został poruszony temat smogu w Suwałkach. Obiecał pan, że zorganizuje specjalne spotkanie z Miejską Spółką PEC, a także Spółką Skarbu Państwa PSG, aby porozmawiać o rozwoju sieci ciepłowniczych, a także przyłączenia do nich. Takie spotkanie odbyło się w tym tygodniu.
zgadza się. 21 lutego zorganizowałem spotkanie naszej spółki ciepłowniczej i Polskiej Spółki Gazownictwa, gdzie zastanowiliśmy się, a w zasadzie posłuchałem przedstawicieli tych dwóch spółek na temat ich planów związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej i gazowniczej w naszym mieście. Wygląda to całkiem obiecująco. Spotkanie było o tyle ważne, bo chciałbym skoordynować pracę, chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że w ciągach drogowych, na ulicach są dublowane sieci, sieć gazownicza, sieć ciepłowniczą. To są duże koszty. Lepiej porozumieć się i realizować zgodnie z jakimiś ustaleniami planem. I takie właśnie spotkanie temu służyło. Poznałem, jak wyglądają plany właśnie tej Polskiej Spółki Gazowniczej, która to miastu nie podlega i bardzo to obiecująco wygląda, bo ta spółka oczywiście, ona kilka lat temu wybudowała stację regazyfikacji na ulicy Bakarzorzewskiej, na wylocie już z miasta i na dzień dzisiejszy sieć gazociągu to jest 60 kilometrów, ponad 100 odbiorców już gazu według aktualnego stanu i są dalsze dobre perspektywy rozbudowy tej sieci gazowniczej. 5 kilometrów już jest zaprojektowanych dodatkowej sieci, 5 będzie wkrótce projektowanych kilometrów, a wobec tego postanowiliśmy w trakcie tej dyskusji, że spółka gazownicza skupi swoją uwagę na osiedlu teraz, w najbliższym czasie, na osiedlu Staszica i na osiedlu Hańcza. Tam generalnie wszystkie ulice będą mogły być zasilone w gaz. Natomiast PEC skoncentruje pracę nad podłączeniami domków jednorodzinnych na osiedlu Kolejowa, ale również zajmie się dostarczeniem ciepła do budownictwa wielorodzinnego. To jest taki wstępny scenariusz działań i uzgodnienie, ale widzimy, że łatwiej jest wybudować sieć gazowniczą. To są niższe koszty niż sieć cieplną, bo ona jest po pierwsze i droższa, a po drugie wymaga większych nakładów na przebudowę ulic. Dlatego też po tych rozmowach będziemy chcieli ukierunkować pracę tych dwóch spółek taka, żeby chociażby tych zakłóceń na suwalskich ulicach było jak najmniej. I cieszy to bardzo, że jest jakiś wspólny kompromis, wspólne zdanie na ten temat, ale widzę, że brakuje pełnej informacji dla naszych mieszkańców. Bardzo dużo jest niedomówień, bardzo dużo takich niewłaściwych informacji dociera do mieszkańców, dlatego też postanowiliśmy, że miasto, Urząd Miejski opracuje taki informator, gdzie przedstawi warunki korzystania z ciepła miejskiego i dokonania przełącza własnego domu do ciepłociągu, bądź też do gazu na podstawie informacji, które zbierzemy od tych dwóch spółek. I oczywiście przedstawimy koszty ogrzewania przeciętnego takiego domu mieszkalnego 150 metrów kwadratowych po termomodernizacji. Jakie to są ceny? Ile to kosztuje dzisiaj? Bo naprawdę dużo jest tutaj pytań i duże jest zainteresowanie. No i oczywiście, żeby ułatwić mieszkańcom przechodzenie na te takie bardziej ekologiczne ogrzewanie, no, realizujemy tutaj swój program. Mamy środki finansowe w budżecie naszego miasta zarezerwowane na ten cel, na dotacje, na zmianę systemu ogrzewania. Tak jak w tamtym roku, tak również i w tym roku można aplikować, można zgłaszać swój dom do dokonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej czy gazowniczej, czy też skoncentrować się na wymianie pieca najbardziej taki nowoczesny, proekologiczny, składając wniosek, aplikację do Urzędu Miejskiego do końca marca. Mamy już tych wniosków sporo, bo ponad 35 podmiotów, osób już złożyło swoje wnioski, a jeszcze
przecież cały marzec. W tamtym roku 45 domów udało nam się podłączyć, to już 45 przepraszam, kominów mniej właśnie zadymienia nad Suwałkami. Środki finansowe, jeżeli będą potrzebne, mamy w budżecie 200 tysięcy złotych, jeżeli potrzeby będą wyższe, poszukamy w budżecie środków na ten cel. Chcemy, ażeby ta jakość powietrza nad Suwałkami była lepsza, a widzimy, że z tym jest ciągle problem, szczególnie nad osiedlami domów jednorodzinnych, stąd myślimy o rozwoju sieci ciepłowniczej, sieci gazowej i widzimy, że spółki te dwie są przygotowane do inwestowania właśnie w Suwałkach. Panie prezydencie, kolejne pytanie. W tym roku już po raz piąty właściciele obiektów zabytkowych Suwałk będą mogli starać się o dotacje na remont ich budynków. Czy takie wnioski można już składać i jakie są zasady ubiegania się o taką właśnie dotację? Tak, takie wnioski już można składać do Urzędu Miejskiego do końca marca. Chcemy zamknąć nabór wniosków i myślę, że tych wniosków będzie zawsze więcej niż środków finansowych, chociaż te 200 tysięcy, które mamy w budżecie naszego miasta, jeżeli byłyby dobre propozycje, to będziemy poszukiwali dodatkowych środków na zwiększenie tej puli, na dotacje, na remont, modernizację, rewitalizację naszych obiektów zabytkowych. No, przez te kilka lat, jak ten projekt, program funkcjonuje, udało nam się naprawdę dużo rzeczy wykonać. I obiekty sakralne, ale również i suwalskie kamienice odzyskują swój blask. Chciałbym, ażeby Suwałki pamiętały o swojej historii, o tych naszych świetnych budynkach. Zabudowa taka klasyczna, która jest przy ulicy Kościuszki, jest wręcz podziwiana i tak wzorcowo stawiano, że rzeczywiście tak długa ulica, tyle obiektów zabytkowych, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. I dlatego też w trosce o wygląd, o dbałość tych obiektów uruchomiony jest ten program. Program, który wspiera te prace remontowe, modernizacyjne przy zabytkach. Oczywiście wsparcie następuje w połowie, czyli 50% środków pochodzi z budżetu naszego miasta, a 50% trzeba mieć środków własnych. I oczywiście tutaj te środki są kierowane przede wszystkim na remont, odnowienie elewacji, wymianę dachów, oczywiście i stolarka drzwiowa, okienna, ale wcześniej, zanim przystąpimy do remontu, do rewitalizacji, do odnowy zabytku, to musimy mieć dokumentację, pełną dokumentację. I ona kosztuje, dlatego też w ubiegłym roku rozszerzyliśmy już ten projekt o to, że możemy ubiegać się o dotację na wykonanie dokumentacji. Ona jest dokumentacją kosztowną, czyli 50% można uzyskać środków na opracowanie projektu technicznego, dokumentacji i później w ciągu 3 lat ta dokumentacja ma być skonsumowana, ma być właśnie ten projekt zrealizowany. Oczywiście zainteresowanie jest spore, tak jak mówiłem, ale warto, cieszę się, że ten program tak w Suwałkach funkcjonuje i widzę, jak ta Suwalska Starówka nabiera blasku. Jak widzimy, jak wygląda plac Marii Konopnickiej i te pierzeje ulic, które zamykają ten plac. Tam jeszcze pozostają do wykonania te 2 nasze budynki. Budynek, gdzie jest restauracja Open Suwalszczyzna i ta filia Urzędu Miejskiego i ten stary Rokis, dzisiaj SOK, rogowy budynek Noniewicza i Chłodna. Tam trzeba przeprowadzić pracę przy odnowieniu elewacji i te nasze zabytki. Na razie miasto zostało w tyle, w tym miejscu, w tej Suwałki i zrobimy wszystko, żeby to w tym roku wykonać. I to inaczej jest odbierane i przez mieszkańców, i przez turystów. I chodzi o to, żeby dbając o tą przestrzeń miejską, pamiętać właśnie o historii, o tych obiektach, które mają walory architektoniczne i temu ma służyć właśnie dotacja. Wracamy do tematu konkursu biznesówki, czyli konkursu na najlepszy pomysł biznesowy. Do końca lutego mamy jeszcze tylko kilka dni, a to termin, w którym należy zgłosić się do tego konkursu. Czy suwalczanie są przedsiębiorczy?
Suwalczanie są przedsiębiorczy. Widać po sytuacji suwalskiej gospodarki. Tutaj się dużo buduje, dużo dzieje, dużo inwestycji, dużo inwestorów. Natomiast konkurs biznesówki, ta druga edycja, no niestety nam nie wychodzi. Z żalem to mówię, ale do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych zgłoszeń. Termin jest 28 lutego, to tuż, tuż. Ja przedłużę ten termin prawdopodobnie do 15 marca, a ten konkurs jest no, bardzo takim przyjaznym, myślę. Chodzi o to, żeby pobudzić aktywność i tutaj zachęcić szczególnie młodych ludzi, młodzież, bo pierwsza kategoria adresowana jest do młodych ludzi, do szkół ponadgimnazjalnych. Wystarczy opracować biznesplan i na konkretny oczywiście biznes, interes, przedsiębiorstwo i można wziąć, uzyskać nagrodę, pierwsza nagroda 1600 zł. Druga 1200, trzecia 800 zł, ale oprócz tutaj biznesplanu jest druga kategoria, pomysł na biznes, czyli już konkretne przedsiębiorstwo, prowadzenie określonej działalności gospodarczej i tutaj można już uzyskać 12 tysięcy złotych. Ja wiem, że to może nie jest rewelacja w stosunku do dotacji, które można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy, ale są to środki, które na początku działalności zawsze pomagają rozwinąć skrzydła. Dlatego też bardzo zachęcam, proszę zwrócić uwagę na propozycję Urzędu Miejskiego i szczególnie właśnie moja prośba kierowana jest do ludzi młodych. Warto zastanowić się, czy nie spróbować swoich sił w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęcam do udziału w tym konkursie. Kolejne pytanie dotyczy suwalskich dróg. Powoli ruszają roboty drogowe. Najwięcej komunikatów o utrudnieniach drogowych otrzymujemy na temat obwodnicy Suwałk. Rzeczywiście, ale prace są rozpoczęte. Oczywiście w pierwszym etapie następuje wycinka drzew. I tutaj bardzo sprawnie firma Budimex, czy podwykonawca firmy Budimex funkcjonuje. No ale te drzewa trzeba usunąć, przetransportować, a wobec tego troszeczkę tych zakłóceń w ruchu jest, ale myślę, że to nie jest uciążliwe i mieszkańcy są w stanie wybaczyć. Tak długo czekaliśmy na budowę tej obwodnicy, że w końcu będziemy mogli teraz na bieżąco śledzić i postępy prac przy jej budowie. Oczywiście tych robót to nie w Suwałkach będzie więcej drogowych. To nie tylko obwodnica naszego miasta, ale podpisałem w ostatnim czasie z naszą suwalską firmą PDM, bo ma siedzibę w Suwałkach, chociaż kapitał to jest litewski, to dwa takie projekty PDM będzie realizował, czyli ulica Staniszewskiego, to jest ta ulica wylotowa w kierunku Płocicna i ten miejski odcinek zostanie przebudowany, zmodernizowany tam i będzie oświetlony i ścieżka rowerowa będzie, także będzie bezpiecznie można dotrzeć do samego Płocicna, bo powiat z gminą będzie realizował ten odcinek pozamiejski. Podpisałem również z PDM-em kolejny projekt, kolejną umowę na realizację ulicy Północnej i ulicy Kolejowej, ale jesteśmy już na etapie rozstrzygania przetargów dotyczących ulicy Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej. Tutaj zadanie będzie realizowane w przeciągu dwóch najbliższych lat. Wczoraj nastąpiło otwarcie ofert na ulicę Kołłątaja i Miodową. Będzie rozstrzygnięcie, chyba 7 ofert wpłynęło, także tutaj widzę, że są wykonawcy i jest głód robót na rynku. To dla nas bardzo dobrze, bo wtedy i ceny są atrakcyjne, ale z tą wartością kosztorysową, z którą zawsze wychodzimy przy realizacji różnych projektów, to widzę po dotychczasowych przetargach, że raz jest trochę więcej, raz trochę mniej. W każdym bądź razie sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy bardzo dobrze. I jeszcze dobro mam informację, może za wcześnie mówić o całkowicie dobrej informacji, ale podjąłem decyzję, że w tym roku przystąpię do tego programu budowy dróg lokalnych, do tak zwanych setynówek z ulicą Zastawie, aż tam za ogródkami działkowymi do Zielonego Kamedulskiego i również taka droga prostopadła do ulicy Bakałarzewskiej. To będzie taki projekt, dokumentację będziemy wkrótce zalecali. I na koniec tradycyjne już pytanie. Co w Suwałkach przyniesie nadchodzący weekend?
Mamy troszeczkę wydarzeń i kulturalnych, i sportowych. W piątek pokaz slajdów Suwalskiej Grupy Twórczej Sycylia. Będzie to miało miejsce w sali granatowej Soku przy ulicy Noniewicza 71. Wstęp oczywiście wolny o godzinie 17. W sobotę troszeczkę działań też, ale już te działania będą prowadzone właśnie w Soku przy ulicy Papieża Jana Pawła II. Dziecięca sztuka rękodzieła. Zróbmy karnawałową maskę. Godzina 10 w niedzielę. Teatr Ranek, spektakl Wąż w całkiem nowej skórze, teatr hybrydowy, godzina 10 i później również teatralnie w godzinach popołudniowych, teatr Nocka, spektakl sztuka o mało co teatralna. I również są wydarzenia sportowe, w sobotę derby siatkówki, Ślepsk Suwałki podejmuje u siebie SKS Hajnówka, Ślepsk, jeżeli wygra z Hajnówką za 3 punkty, to będzie pierwszy w pierwszej lidze przed oczywiście rozgrywkami play-off, a wobec tego wszystkich kibiców siatkówki zapraszam do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na godzinę 16 w niedzielę. Suwałki niezłomnym. Jest to bieg organizowany po raz kolejny o godzinie 17. Bieg na dystansie 1963 metrów. Rozpocznie się on, start będzie przy klubie garnizonowym na Wojska Polskiego Ameta w Parku Konstytucji 3 Maja. Organizatorem między innymi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji i nasz dywizjon. No i oczywiście jeszcze, jak jestem już przy głosie i przy wydarzeniach sportowych, przypominam wszystkim kibicom Wigier Suwałki, że we wtorek gramy z Arko Gdynia. To jest półfinał Pucharu Polski. Trzymamy mocno kciuki, ale przede wszystkim powinniśmy wszyscy na stadionie zgromadzić się i do końca naszej drużynie kibicować. I to tyle, jeśli chodzi o kolejne wydanie audycji samorządowej z Ratusza. Pan Czesław Frankiewicz, prezydent miasta Suwałki, był moim oraz państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.